Siemaneczko widzowie. Dzisiaj sobie pogadamy o Antwerpie i o skrzynkach. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Oczywiście to nie są prawdziwe ceny, to jest bug Steam aktualnie i Steam jest cały polegowany przez no, rynek, to coś stało, rozwala, Taki klasyk, jak bardzo dużo osób jest i coś się dzieje, jak aktualizacje klasycznie. Ale ciekawe, rzeczą jest to, co mogliśmy wczoraj zauważyć na skrzynkach, plus do tego, to, co się stało na Antwerpie. Więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. I jeszcze tylko szybkim wstępem spoza odcineczka, czyli strona do wymiany skinów I przypominam również o konkursie na tego Maczka10, wystarczy dać łapkę w górę Komentarz, pod ostatnimi filmami lub jednym z filmów i jakiegoś trade'a już zrobić na skismonki. Kilka dni temu e, lub do teraz i jeszcze jest tydzień czas ponad Link do strony macie w opisie, strona do mojego skinu, jak wiecie Normalnie daleko z kodem EZART, macie przemianie, jest naprawdę bardzo spoko bonus Plus do tego strona nie wlicza na klejek przez co wymiecie naprawdę ładne krawciki ze stronki e, Z ładnymi kraftami, które może, możecie potem sprzedać drożej I do tego przy wpłacie z moim kodem macie 35% bonusu do doładowania i przy doładowaniu 100$ dostajecie 35$ za free przy doładowaniu 500 dolców, zresztą 175 dolców za free, czyli naprawdę dużo lepsza opcja na doładowanie sobie pieniążków na Steam. Wracając. Tak, to się zadziało. I w ogóle, tak, drugi film w ciągu dnia. Jest to powalone i chciałbym jeszcze wspomnieć e, o pewnej rzeczy, bo mówiłem na swoim filmie, że może być tak, że zostanie CS2 dodany, a Paryżanie usuną z gierki i ja w to najbardziej wierzę i moja teoria się potwierdziła. Więc u Sigma, <grym>, miałem tu w tym kontekście rację, przewidziałem, co się stanie. E, kurczę, nie wiedziałem. To było takie przewidzenie, że tak myślałem, ale nie wiedziałem, że Steam może być aż takim chujem, tak szczerze mówiąc. E, więc tak, wracając do rynku. Co tu się dzieje? Nie wiem. Generalnie no, wywaliło. Ceny są to są około po 3 zł, jeżeli widzicie, jeżeli ufamy temu, no chyba ufam. I ceny są około 3 zł, czyli skrzynia jest dużo droższa niż, znaczy dużo, no dobra, w piku najcie była na, po 2,80, czyli 20 groszy. Ale z tego piku mniejszego, to tu po 260 chodziła, więc no troszkę poleciała skrzynka do góry z samym informacją. Ciekawe czy teraz będzie sobie tak posuleciała do góry, czy będzie sobie stała w miejscu. Jak wiecie wszystkie strzynki tak podleciały lekko do góry, na kogo nie spojrzeli chyba. Ugorzenia węża tak samo podleciała do góry. Eee, od razu zobaczcie tutaj złoty 75 pik. Więc bardzo spoko opcja. I tu jakiś spadek i znów odbicie. Eee, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Teraz to się trochę już wszystko eee, Zostało. Ciekawe czy na długoterminówkę Teraz to będzie po prostu rosło, że względem tego, że to jest CS2 I to będzie to działo w górę. Ostrzynia pryzmatu 2 Już do 4 zł dobija. Jest to ciekawa wieść Z tego faktu, że no polecałem ostrzynię Jak była po 2 chyba złote po sobie trzymać, więc fajnie Że sobie rośnie i niech leci Cały czas w górę, już dwukrotność praktycznie, więc fajnie, a pewnie będzie jeszcze większa krotność szynce, szynce nie, szynki nie ma w puli dropów. W ogóle ciekawe to jest, że tu jest CS2 napisane Taka nostalgia że trochę czasami zostaje przy CSGO, że już wiecie tego CSGO w sumie nie ma. E, Smutno się czasem trochę robi, nawet bym powiedział. Pa, fajny czas, tak chyba do pogrania sobie z kumplami i tak dalej. Będzie się na pewno to fajnie wspominać. No ale cóż, no nastały nowe, trzeba zaakceptować to co mamy, no nie? E, jeszcze nawet CS nowego nie grałem, więc jestem ciekawy, jak, jakie będą moje experience z gierki. E, wiadomo, grałem już na tą betę, ale no to trochę może będzie inaczej się grało teraz. Więc zobaczę, dzisiaj chyba sobie zagram gierkę jakąś fajną i zobaczymy, czy będzie fajnie. No i a propos Antwerpu, też nie jest to sława inwestycja, bo Antwerp pokazał nam. Wrócił trochę do swoich starych cen, ale był pik. Pokazał nam, że on też sobie wystrzelił. Głównie na legendach musisz to zobaczyć, no tutaj na jakiegoś tego skłó nie widać, ale podleciały do 620. Też sobie trochę podróż Antwerp To jest ciekawe, bo generalnie mieliśmy taki spoiler tego, co się stanie, jeżeli Paryż właśnie zostanie usunięty, jak się wydaje. Wiadomo też jest teraz powodę CSM dwójką, to wszystko, nie tylko Paryżem. Ale wydaje mi się, że ten, to, to, się stało z kapsułami, to taki mały spoiler dla Was, na co możemy się szykować, a wystrzeliły do złoty 30, czyli dosyć ciekawa wersja. Sprawa. Jeśli chodzi o Antwerp, no to prezentuje to się tak, jak te ceny były wcześniej, bo to ceny po prostu wróciły teraz i żeby takie same. Więc naprawdę zobaczymy, co będzie się działo w przyszłości. W przyszłości, w niedalekiej przyszłości, no bo ja nie wiem ile oni są ściągnąć ten Paryż w gierce, dla mnie to już jest przesada, już raz to powtarzam I powtórzę to jeszcze raz, no nie, no nie wiem ile można takie coś trzymać w grze, według mnie to już powinno być usunięte A Antwerp powinien na tym dobrze skorzystać, jeżeli chodzi o trzymanie na long term w magazynkach, więc ja serdecznie jak dalej polecam To polecałem i będę polecał Antwerp, bo to po prostu dobra inwestycja Kawsuki są zajebiste, ja serdecznie polecam, trzymajcie się widzowie, stawcie kilka lajka, pamiętajcie kot w taki tropie również, cześć cześć